Przed wojną obszar ten miał charakter rolniczy. Wypasano bydło i koszono trawę. Po wojnie powstał poligon wojskowy, na którym odbywały się ćwiczenia. W 2001 roku teren został przekazany lasom państwowym. Wówczas zaczęliśmy się zastanawiać, co tutaj robić. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to była zlecona dla fachowców waloryzacja przyrodnicza, żeby wiedzieć, jak bardzo wartościowy jest to teren pod kątem przyrodniczym. Okazało się, że jest tutaj bardzo ciekawie. Ponieważ warunki dla ptaków są tu optymalne, obszar objęty obserwacją znajduje się w dorzeczu rzeki Czarnej. Podmokły teren sprawia, że fauna i flora mają doskonałe warunki do rozwoju. To miejsce jest porównywalne, jeżeli chodzi o wartość przyrodniczą, na przykład z bagnami biebrzańskimi. Czyli z taką prawdziwą mekką wszystkich ornitologów, wszystkich przyrodników, którzy gremialnie właśnie teraz w marcu, w kwietniu zjeżdżają nad Biebrze i tam obserwują ptaki. Dlatego, aby zachować te naturalne warunki przyrodnicze, leśnicy zaniechali sadzenia na tym terenie lasu. Wciąż jednak do rozwiązania był problem, co zrobić z pozostałościami po dawnym poligonie. Ostatecznie teren rozminowano. Stał się bezpieczny i wtedy była już droga otwarta do zainteresowania tym obszarem pasjonatów przyrody. Zgłosiło się Stowarzyszenie na Ptak. Ornitolodzy wydzierżawili teren. Wszystko po to, aby obserwować ptaki żyjące na terenie dorzecza rzeki Czarnej. Żeby tak się stało, trzeba jeszcze zakasać rękawy i zabrać się do pracy. Kosimy ten teren, żeby ptaki zastały wiosną to, co Państwo widzą tutaj za sobą, czyli dosyć niską roślinność z różnego rodzaju mniejszymi lub większymi oczkami wodnymi. Dużą pracę, jaką wykonaliśmy w 2021-2022, teraz będziemy ją kończyć, to było usuwanie nalotu wierzby, czyli drzew i krzewów. Ponieważ ptaki gnieżdżące się na ziemi nie lubią gęsto rosnących krzaków. Poza tym stowarzyszenie zajmuje się monitoringiem hydrologicznym, a ten ma na celu budowę odpowiednich spiętrzeń wody, tak aby została jeszcze dłużej na tym obszarze. Teraz już bez przeszkód będzie można podglądać życie rzadko występujących ptaków, takich jak krzyk, gąsiorek czy czajka.